Panie profesorze, poprzednim razem mówiliśmy o tym, co działo się we wschodniej części dzisiejszej Ukrainy, w Charkowie, Połtawie, bo tam właśnie działał Kotlarewski, Kwitko Osnowanienko. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przesunęli się trochę na zachód i zaczęli od tego, aby opowiedzieć, jak zaczął się Teatr Ukraiński we Lwowie. We Lwowie, który był nazywany, bywa nazywany ukraińskim Piemontem, uchodził za taki ważny ośrodek ukraińskiego życia narodowego, kulturalnego, społecznego. Teatr był jego częścią. Zatem jak to wyglądało we Lwowie? Dzień dobry. Teatr stał się częścią tego życia ukraińskiego w latach 60., w drugiej połowie XIX wieku, wtedy, kiedy w ogóle zaczął się ruch ukraiński w Galicji, który na dobrą sprawę rozwinął się tam również i dlatego, że jego rozwój w Rosji pod zaborem rosyjskim stawał się coraz bardziej niemożliwy. Czy po powstaniu styczniowym, nie tylko, że zakazano tam jakiejkolwiek polskiej działalności kulturalnej, ale także zaczęto stopniowo ograniczać działalność ukraińską. To dotyczyło i teatru, i w ogóle wszelkich innych zjawisk. Minister Wałujew miał się wyrazić w latach 60., że czegoś takiego jak język ukraiński nigdy nie było, nie ma i nie będzie. W związku z tym ta działalność była utrudniona, natomiast ona się w związku z tym zogniskowała we Lwowie, gdzie powstało Towarzystwo Ukraińskie Ruska Besida, czyli rusińskie spotkanie. Wybudowano Narodny Dom, to była bardzo ważna instytucja, Dom Narodowy Ukraiński. I właśnie w tym Narodnym Domu, ponieważ była sala, to mógł się zacząć rozwijać teatr ukraiński już na poziomie profesjonalnym, bo wcześniej były oczywiście jakieś amatorskie próby przedstawień. I tutaj właściwie trzeba podać datę początkową, mianowicie 29 marca 1864 roku ów teatr, który przyjął nazwę Ruski Narodny Teatr w sali Narodnego Domu, dał pierwszą premierę. Była to Marusia, adaptacja powieści Grygorija Kwitki-Osnowianenka właśnie. Nie sztuka jego, tylko powieść, dlatego że on sztuk napisał niewiele, a powieści sporo. I była to pierwsza premiera nowo utworzonego teatru pod dyrekcją Emiliana Baczyńskiego. O Emilianie Baczyńskim pewnie jeszcze za chwilę. Tam drugą ważną osobą w tym teatrze była jego żona, Teofila Baczyńska, Dedomo Lutomska. I oni właściwie byli na początku jedynymi profesjonalnymi aktorami w tym teatrze, ponieważ poza tym byli to amatorzy, a zwłaszcza amatorki. Był problem ze znalezieniem w Galicji zawodowych aktorów grających po ukraińsku. W związku z tym ten teatr na początku miał właśnie taki status amatorskiego z zawodowymi aktorami na czele, co się zresztą bardzo dobrze do dzisiaj czyta z afiszów tego teatru, ponieważ tam tylko nazwiska Baczyńskich są wymienione. Poza tym mamy tylko imiona i pierwszą literę nazwiska, czyli powiedzmy Julia M. To się wiązało i z przepisami dotyczącymi zawodowych teatrów w Austrii, ale także z takim obyczajem teatralnym, że po prostu, jeśli teatr ma ambicje profesjonalne, to nie wymienia się wtedy nazwisk amatorów. I no, taki po prostu status miał ten teatr w pierwszym roku działalności, czyli w 1864 roku. Bardzo szybko oczywiście pojawiła się Natałka Połtawka w repertuarze, bo już w kwietniu, a potem kolejne utwory, zarówno dramatyczne, jak i adaptacje prozy. Tutaj właśnie Kwitka Osnowianenko był bardzo istotnym autorem i stopniowo także zaczęły się pojawiać ukraińskie przekłady takiego lekkiego repertuaru zachodniego, powiedzmy, czyli
czyli komedii francuskich. Natomiast tutaj pewnie najciekawszym elementem na początku no, byli właśnie na dobrą sprawę założyciele tego teatru, czyli Baczyńscy. No właśnie, Baczyńscy to w ogóle bardzo ciekawy przykład tej bardzo złożonej relacji pomiędzy polskim i ukraińskim teatrem. Tak, dlatego że no Baczyńscy to była para polskich aktorów, którzy wcześniej grywali w teatrach pod zaborem rosyjskim, czyli na ziemiach zabranych. Oni się pojawiają po raz pierwszy w źródłach w 1852 roku w Teatrze w Żytomierzu. Emilian Baczyński był z pochodzenia Rusinem, z okolic Turki w Karpatach, natomiast jego późniejsza żona Teofila Lutomska, bo tak się nazywała, była Polką, polską aktorką z Wilna, zresztą córką również aktora, takiego bardzo zapalonego przez parę dziesięcioleci dyrektora rozmaitych zespołów prowincjonalnych na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie byłaby najmniej, jak to można znaleźć w niektórych opracowaniach ukraińskich, żoną rosyjskiego pułkownika, tylko właśnie z porządnej rodziny aktorskiej. Ona potem wyjechała no właśnie na te tak zwane ziemie zabrane południowo-wschodnie i oni się po raz pierwszy spotkali w Żytomierzu. Potem trafili oboje do teatru w Kamieńcu Podolskim, gdzie zresztą pobrali się w roku 1860 i od tej pory Teofila występowała już jako Baczyńska. I w tym Kamieńcu Podolskim zajęli bardzo wysoką pozycję w zespole. Znaczy, oboje byli gwiazdami tego zespołu, krótko mówiąc, już tak z końcem lat 50. i początkiem 60. Przy czym, co ciekawe, Emilian Baczyński, nie wiem czy pomimo, no ale w każdym razie no, mimo tego swojego rusińskiego, czyli ukraińskiego pochodzenia, w ogóle nie grał w sztukach, które wystawiano w Kamieńcu po ukraińsku, czyli w tych, co mówiliśmy poprzednio, że właśnie Kotlarewski, że Kwitka Osnowianenka. Nie, on się specjalizował w rolach kontuszowych, czyli arcypolskich, był takim amantem kontuszowym, czyli właśnie w tym repertuarze, którego najbardziej oczekiwała polska publiczność. Od ról Ukraińców, czyli na przykład Petra w Natałce Połtawce, był tam zupełnie inny specjalista, Józef Jankowski, i on to wszystko obsadzał. Natomiast Teofila Lutomska, późniejsza Baczyńska, z kolei zyskała ogromne uznanie w rolach amantek wiejskich, niezależnie od ich pochodzenia, bo ona z kolei grała Natalkę Połtawkę, ale grała też góralki, mazowszanki, krakowianki, czyli Natałka Połtawka, ale także Wesele w Ojcowie, krakowiacy i górale. Także była to taka para bardzo ważnych aktorów i ten teatr w Kamieńcu po prostu nagle się skończył. Ponieważ przyszło powstanie styczniowe, tam zresztą z Kamieńcem była dość szczególna sytuacja, bo on jeszcze przed powstaniem styczniowym, a w okresie tak zwanych manifestacji patriotycznych, które przecież trwały nie tylko w Warszawie, ale także pod całym rosyjskim zaborem, teatr na dobrą sprawę przestał grać, nie do końca wiadomo w jakich okolicznościach. A potem już po powstaniu styczniowym, właściwie w jego trakcie, Rosjanie zakazali wszelkiego polskiego życia teatralnego. Na tych ziemiach zabranych, czyli na inkorporowanych do cesarstwa rosyjskiego, zarówno zawodowego, jak i amatorskiego. To znaczy wystawienie przez rodzinę komedyjki na imieniny dziadka we własnym domu także było przestępstwem w świetle tych przepisów antyteatralnych. No i oczywiście w związku z tym tutaj teatr się w Kamieńcu zresztą skończył wcześniej niż gdziekolwiek indziej. Zespół się rozpadł. Baczyńscy wyjechali
najprawdopodobniej najpierw do Witebska, gdzie ojciec Teofilii właśnie kierował teatrem. Tam chyba też nie było najlepiej. Trafili już na ostatni sezon 62-63 do Żytomierza. Potem ten teatr także został zamknięty. No i właśnie wtedy trafili do Galicji. I zajęli się na prośbę czy w porozumieniu z prezesem Towarzystwa Ruska Besida, Julianem Ławrewskim, organizacją właśnie tego teatru ukraińskiego, który zresztą nazywał się Ruski Narodny Teatr, taką miał oficjalną nazwę, bo termin ukraiński w Galicji był właściwie w ogóle nieużywany. No i tam właśnie on został dyrektorem, oboje także zajęli znaczące pozycje, zważywszy, że byli jedyną parą aktorów na początku zawodowych. Tak to się właśnie zaczynało. Paradoksalnie, pomimo iż we Lwowie Ukraińcy, Polacy także, ale cieszyli się dużo większą swobodą, jeśli chodzi o kultywowanie swojej kultury, to jednak ten teatr we Lwowie ukraiński no, nie funkcjonował tak bez żadnych przeszkód. Tak, tu oczywiście były problemy. Jak wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, jeśli chodzi o problemy, zawsze chodzi o pieniądze. Dlatego, że Ruska Besida oczywiście ten teatr finansowała, ale te dotacje na raz, że nie za bardzo były wystarczające, dwa, że publiczności było niewiele. We Lwowie była silna konkurencja, tam już były dwa teatry. Polski, najmocniej tam zakorzeniony, zakładany jeszcze przez Wojciecha Bogusławskiego i cały czas działający, oraz niemiecki, który już w latach 60. no, miał mniejsze znaczenie, dlatego że nawet ci austriaccy urzędnicy czy żołnierze, którzy na początku zjechali do Galicji, bardzo szybko się polonizowali i raczej chodzili do Teatru Polskiego niż do niemieckiego. To było zupełnie, ten teatr ukraiński, czyli ruski, był zupełnie nowym zjawiskiem, miał problemy z publicznością. W związku z tym zresztą Baczyński po 3 miesiącach działalności w okresie letnim, kiedy w ogóle nie mógł liczyć na publiczność we Lwowie, to zrozumiałe, wszyscy wyjeżdżali na wakacje z miasta, duże miasto w końcu, i nieduża grupa potencjalnej publiczności. On wyjechał w objazd po prowincji, potem wrócił do Lwowa, potem znowu pojechał w objazd, prawdę mówiąc, i w czasie tego objazdu no, doszło też do konfliktu z Ruską Besidą, dlatego że były cały czas te problemy finansowe i Baczyński świetnie wiedział, że lepiej by mu poszło, gdyby tak jak to czyniono w Teatrze Polskim pod zaborem rosyjskim, mógł grać i po ukraińsku i po polsku. Tyle tylko, że Ruska Besida jak sponsorowała teatr, to domagała się, żeby grać wyłącznie po ukraińsku. I następnie udał się do Przemyśla, potem znowu grał we Lwowie. I potem w 1967 roku definitywnie zrezygnował z tej działalności. Dotarł do Stryja, tam zespół zlikwidował i zrobił coś interesującego bardzo. Mianowicie zabrał kilku aktorów, cały majątek tego teatru, kostiumy, dekoracje, bibliotekę i wyjechał do Kamieńca Podolskiego przez rosyjską granicę. Ponieważ dowiedział się, że tam akurat zwolniła się posada dyrektora rosyjskiego teatru. W Kamieńcu mógł to być wyłącznie teatr rosyjski, wtedy już po polsku nie wolno tam było, jak mówiłem, zagrać ani słowa. Tam się zresztą długo nie utrzymał, potem jeszcze wrócił do Lwowa, przez chwilę dostawał pieniądze od Ruskiej Besidy, więc był dyrektorem owego Narodnego Teatru. Ale tak naprawdę już od roku 65 w teatr, no mówiąc tak najzwięźniej, kulał bardzo mocno i ustabilizowała go dopiero w 1874 dobra aktorka, zresztą też polska, występująca w polskim teatrze wcześniej, Teofila Romanowicz, także ukraińskiego pochodzenia, która się okazała świetną dyrektorką teatru i zapewniła
właśnie temu Narodowemu Teatrowi Rosyjskiemu, już wtedy profesjonalnemu. To też trzeba powiedzieć wyraźnie. Stopniowo, jeszcze w ramach dyrekcji Baczyńskiego, ten zespół się profesjonalizował. O ile w pierwszym roku 64 był amatorski, o tyle już potem, w 6, 7 i w dalszych latach coraz więcej nazwisk pojawiało się na afiszach, czyli występujący albo byli aktorami, to zresztą oni przychodzili z różnych stron, albo zyskiwali status zawodowych ukraińskich aktorów. Także punktem wyjścia był teatr właściwie w większości amatorski, punktem dojścia z punktu widzenia Baczyńskich zawodowy teatr ukraiński. Można powiedzieć, że on się tak na dobrą sprawę umocnił we Lwowie czy w Galicji na przełomie lat 60. i 70. wieku XIX. Bardzo podobną drogę przeszedł teatr ukraiński na tak zwanej Ukrainie Naddnieprzańskiej, czyli w tej części Ukrainy, która była pod panowaniem Romanowów, Imperium Rosyjskiego. Z tym, że, co ciekawe, Iwan Franko pod koniec XIX wieku, kiedy próbował dokonać pewnej syntezy dziejów kultury ukraińskiej, no, w tym także teatru, to zwrócił uwagę, że pomimo iż we Lwowie te warunki funkcjonowania były znacznie łatwiejsze, dużo większa swoboda, można było bez przeszkód grać w języku ukraińskim, to jednak dużo więcej i ciekawiej działo się w teatrze ukraińskim w tej części, która była objęta właśnie ukazami carskimi, pewnymi prześladowaniami związanymi z cenzurą, ograniczeniami w działalności teatru. Tam także to trochę inaczej wyglądało, jeśli chodzi o taką pewną emancypację sceny ukraińskiej, no bo w przypadku Lwowa, no to jakby tutaj najsilniejszym takim konkurentem był Teatr Polski, no to na Ukrainie Naddnieprzańskiej to oczywiście był teatr rosyjski. Tym bardziej, że właśnie tak jak już pan profesor wspomniał, Rosjanie odmawiali Ukraińcom odrębności narodowej i kulturowej, w tym także teatralnej. Pewne zjawiska, jeśli chodzi o rozwój teatru ukraińskiego, no, toczyły się równolegle. Rzeczywiście na tej Ukrainie Naddnieprzańskiej dużo większą rolę odgrywał repertuar rodzimy, budowanie tego repertuaru rodzimego. Był mniejszy wpływ, tak jak w przeciwieństwie do tego, co się działo we Lwowie, gdzie chociażby tłumaczenia sztuk francuskich się pojawiały na ukraiński. Raczej na Ukrainie Naddnieprzańskiej twórcy teatru ukraińskiego skupiali się na tym, żeby budować dosyć skromny do tej pory zasób repertuaru w tym języku. No i tutaj trzeba wymienić kilka nazwisk, które przeszły do historii pod takim zbiorowym określeniem jako koryfeusze. Koryfeusze teatru ukraińskiego, takim mianem określa się trzech twórców, przede wszystkim Marka Kropywnickiego, Michała Staryckiego i Iwana Karpenko-Karego. To są postaci bardzo ważne dla dzisiejszej kultury, to są postaci bardzo ważne dla ukraińskiego teatru, patroni ukraińskich akademii teatralnych, teatrów, różnego rodzaju instytucji. I kiedy się przygląda ich aktywności, no to trudno nie skojarzyć po pierwsze Marka Kropywnickiego z taką aktywnością podobną, jaką u nas przejawiał Wojciech Bogusławski. Bo to byli twórcy, którzy tak naprawdę, pomimo iż istniały już te sztuki Kotlarewskiego, Kwitki Osnowanienki, teatr ukraiński mniej więcej do czasów powstania styczniowego w jakiejś symbiozie z teatrem polskim i rosyjskim mógł się rozwijać, to niemniej jednak po powstaniu styczniowym przyszły kolejne ograniczenia. Stopniowo rugowano z przestrzeni publicznej język ukraiński, aż do tak zwanego ukazu emskiego, który wydany został w 1876 roku, w którym zakazano publikowania tekstów literackich w języku ukraińskim. Wyjątek uczyniono wyłącznie dla dokumentów i historycznych
historycznych tekstów, a także grania spektakli w języku ukraińskim. To była też trochę reakcja na to, co się zaczęło dziać na początku lat 70., czyli pewnym takim przebudzeniu w stopniowym wzroście liczby tekstów dramatycznych pisanych także po ukraińsku. To właśnie wtedy owi twórcy zaczynali swoją działalność. Niemniej jednak ciągle nie było na tej Ukrainie naddnieprzańskiej silnych teatrów zawodowych ukraińskich. One cały czas opierały się na różnego rodzaju stowarzyszeniach, na różnego rodzaju działalności amatorskiej. I w oparciu właśnie o te grupy, kiedy na początku lat 80. owe ukazy były stopniowo łagodzone, te teatry zaczęły intensywniej działać. To wtedy w 1881 roku Marko Kropywnicki wystawił jeszcze jako członek rosyjskiej grupy teatralnej Natałkę Połtawkę z Marią Zankowiecką w roli tytułowej, wielką aktorką ukraińską, dzisiaj patronką jednego z teatrów we Lwowie. Marko Kropywnicki także, podobnie jak i Starycki i Karpenko Kary, zaczęli dbać o to, żeby budować repertuar, czyli pisali także teksty po ukraińsku. Te teksty, podobnie trochę w duchu tej tradycji Kotlarewskiego i Kwitki Osnowanienki, były bardzo mocno osadzone w ukraińskim folklorze, w ukraińskiej tradycji, ale także zaczęły tak sięgać do historii Ukrainy, zwłaszcza do historii kozaków i gdzieś wprowadzać też tę tradycję kozacką w obręb tej nowoczesnej, budowanej wtedy tożsamości ukraińskiej. To oczywiście wszystko odbywało się pod czujnym okiem cenzury, bo trzeba pamiętać, że trochę koryfeusze mogli działać na takiej zasadzie jakiegoś trochę skansenu, tudzież rezerwatu, że tak się można wyrazić, który dla kultury ukraińskiej, wówczas notabene nie wolno było używać przymiotnika ukraiński, jeśli chodzi o Imperium Rosyjskie, to były zawsze trupy małoruskie albo małorosyjskie, tak to tylko ta nazwa była akceptowana. I ów skansen, ów rezerwat małorosyjski miał oznaczać, że to jest taki specyficzna część wielkiego ludu rosyjskiego, która ma swoje tradycje, ma swój język, może nawet nie język, a używano brzydkiego określenia narzecze dosyć często w prasie rosyjskiej. Ma jakiś swój koloryt taki lokalny, natomiast w gruncie rzeczy nie ma odrębnej tożsamości. A jak wiadomo, teatr jest takim trochę publicznym manifestowaniem też pewnej odrębności kulturowej. Pomimo tych wszystkich ograniczeń, pomimo tego, że właśnie koryfeusze musieli z tym wszystkim liczyć, udało im się zbudować w latach 80. coś niezwykłego, ponieważ pojawiła się szalona moda na teatr ukraiński. W całym Imperium Rosyjskim to było widoczne. Co jakiś czas te trupy mogły przyjechać do stolicy ówczesnego Imperium, czyli do Petersburga i Moskwy. Ale nie tylko, jeździły po całym zasadzie, po całej tej zachodniej części Imperium Romanowych. Dosyć często bywały w miastach polskich. Mamy bardzo ciekawe świadectwo fascynacji tym teatrem u Elizy Orzeszkowej, która miała okazję oglądać te spektakle ukraińskie w Grodnie, na występach gościnnych i była zachwycona. Pisała w jednym z listów, że bawię się jak królowa. Była pod wielkim wrażeniem i przepowiadała teatrowi ukraińskiemu ogromną przyszłość. Nawet na ten temat napisała tekst, szkic, który wysłała do tygodnika ilustrowanego. Niestety nie ukazał się za jej życia. Dopiero później gdzieś w jej dokumentach po śmierci został wydany ów szkic pod dużo mówiącym tytułem O rzeczy mało znanej. Niestety, być może ten szkic nie zmieniłby
faktu, że tak naprawdę o teatrze ukraińskim tamtego czasu Polacy mało dzisiaj wiedzą. Niemniej jednak byłoby, gdyby ukazał się w tamtym czasie, byłby dosyć ważnym głosem w postaci, która była niewątpliwie autorytetem dla wielu i być może zwróciłby uwagę na to zjawisko, jakim był teatr ukraiński, który dla Polaków był no, takim rodzajem przede wszystkim rozrywki. To chodzono na małoruską operetkę, dlatego że właśnie podobał się Polakom śpiew ukraiński, podobały się tańce, podobał się ów właśnie koloryt. Także lekka i dosyć zabawna tonacja wielu z tych sztuk. Jednocześnie, o czym także warto wspomnieć, to koryfeusze, korzystając z tej niewielkiej przestrzeni, jaką im dawały realia Imperium Rosyjskiego, starali się także no, nawiązywać kontakty z tym, co się działo w kulturze dramatycznej, teatralnej Europy. Zwłaszcza Iwan Karpieńko-Kary wprowadzał realizm do dramaturgii ukraińskiej. Zaczęła się pojawiać tam problematyka obyczajowa, społeczna. Jakoś przygotował grunt pod ukraiński modernizm, który nadszedł na początku XX wieku w ukraińskim dramacie i teatrze. Paradoks też był taki, że pomimo iż koryfeusze robili karierę w Imperium Rosyjskim, to mieli ciągle ograniczoną możliwość prezentowania swoich spektakli na samej Ukrainie. Dość powiedzieć, że jeden z gubernatorów rosyjskich, pomimo cofnięcia ukazu Emskiego, zakazał ukraińskim zespołom teatralnym zbliżać się do Kijowa na odległość mniejszą niż wystrzał z armaty. To pokazuje, że ten teatr musiał mierzyć się z bardzo, bardzo różnymi i wieloma ograniczeniami, ale jego niezwykła aktywność, niezwykłe także tempo budowania, można powiedzieć, nadrabiania zaległości, sprawiło, że w XX wiek ten teatr ukraiński wszedł już jako pełnoprawne, bardzo interesujące i osobne zjawisko w kulturze teatralnej Europy. Kiedy mówimy o tym ukraińskim teatrze, o jego narodzinach, stopniowym kształtowaniu, no to siłą rzeczy także dotykamy tego problemu, na czym polegała owa ukraińskość, jak bardzo w gruncie rzeczy to było skomplikowane zjawisko. W języku, w kulturze, w tradycji, ale także w pochodzeniu, to nie były oczywiste identyfikacje. Nie, to zupełnie nie były oczywiste identyfikacje, na pewno właśnie do lat 60. co najmniej, bo dopiero wtedy no, zaczynają się trochę rozwijać nacjonalizmy, to wiadomo. Natomiast wcześniej no, to było trochę tak jak właśnie z Emilianem Baczyńskim, który był rusińskiego pochodzenia. Co sam o sobie myślał, to oczywiście nie wiemy, bo nie ma takich świadectw, ale który później spokojnie zupełnie mógł grać w polskim repertuarze, ale jak się okazało potem we Lwowie, równie swobodnie czuł się w repertuarze ukraińskim. Bo to, co mówiłem, że on grał w sztukach kontuszowych, to tak to było w Teatrze Polskim w Kamieńcu, ale potem grał również w Natalce Połtawce, nie miał z tym żadnego problemu. Że w ogóle generalnie ci aktorzy, ci ludzie, którzy się jakoś zakorzenili na tak zwanych ziemiach zabranych, tych południowo-wschodnich, może nie byli na co dzień dwujęzyczni, ale oba języki rozumieli, w związku z tym także rozumieli siebie. Co do tego nie ma tutaj wątpliwości, ale też nie było do końca tak, że musiał nastąpić jakiś taki bardzo wyrazisty wybór języka dla identyfikacji. Bardzo często, i podobnie zresztą w Galicji, no, ruska Besida właśnie dlatego domagała się, żeby grać po ukraińsku, żeby jakby promować język, który tuż za granicą zaboru rosyjskiego był zakazywany.
To jest zupełnie zrozumiałe. Zrozumiała jest też postawa Baczyńskiego, który domagał się możliwości grania po polsku, dlatego że w wielu miejscach, do których docierał, to właśnie na przedstawienie grane po polsku miałby więcej publiczności, czyli więcej pieniędzy. Teatr żyje z widza, a w innych byłoby na odwrót. Więc w obie strony pewne skrępowanie dla teatru w ogóle nie jest wskazane i właściwe. Zresztą w Galicji było to tak nieraz, że ludzie, którzy się urodzili w rusińskich, ukraińskich rodzinach, potem optowali za takim bardzo daleko idącym związkiem z Polakami, czyli de facto z Rzeczypospolitą, bo to było wspomnienie Rzeczypospolitej, która przecież nie była państwem narodowym, była państwem wielonarodowym, w którym każdy mógł mówić w swoim języku, także w niemieckim na przykład, bo my cały czas trzymamy się tu języków słowiańskich, ale ileż było obszarów tej dawnej Rzeczypospolitej, na której po prostu mówiło się po niemiecku, cała północ tak miała. Dobrze to widać w stosunkach panujących w wojsku choćby, gdzie trafiali ludzie z różnych narodowości i świetnie się porozumiewali bez dokonywania żadnego wyboru. Natomiast w Galicji tej z połowy XIX wieku dość częste było takie zjawisko, jakie reprezentował na przykład pisarz, dziennikarz, który się nazywał Platon Kostecki, albo Kosteczki, jak kto woli, który był Rusinem z pochodzenia, optował za Rzeczypospolitą właśnie, w sposób zdecydowany. W jakimś momencie zrażony do takich skrajnych już przejawów nacjonalizmu ukraińskiego, w ogóle przeniósł się do polskiej prasy i zaczął pisać i tworzyć po polsku. Ale zanim to uczynił, to w duchu owego porozumienia jedności polsko-ukraińskiej pisał wiersze ukraińskie, no takiej bardzo zjednoczeniowej, można powiedzieć, wymowie. Jego sławny wiersz Mołytwa, czyli modlitwa, był znany właściwie we wszystkich zaborach. I bardzo często potem we wspomnieniach w pamiętnikach był cytowany właśnie przez Polaków. Może ja powiem jedną zwrotkę, tę taką kluczową, bo nikt już tego dzisiaj nie pamięta. W imię Ojca, Syna, Ducha to nasza modlitwa, jako Trojca tak jedyna Polszcza, Ruś i Litwa. Odna uboha Korolewa modlitwa za nami, z Częstochowy, z Poczajewa i z Nadostroj Bramy. I taka była wymowa tego dążenia do rusińsko-polskiego pojednania w Galicji i jakby nie eksponowania wyłącznie jednej strony. To potem z rozmaitych powodów nie bardzo się udawało już w dalszym ciągu historycznym, ale te właśnie lata, o których mówimy, czyli powstanie także Ruskiego Teatru Narodowego we Lwowie, to jest właśnie dokładnie ten okres, kiedy szukano i takich dróg, i identyfikacja językowa niekoniecznie musiała być identyfikacją narodową. I pomimo, że my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o teatrze jako pewnym przejawie życia narodowego, to wydaje mi się, że warto także myśleć o teatrze jako zjawisku, które dzieje się pomiędzy narodami, a historia rozwoju teatru ukraińskiego wydaje się być tego bardzo dobrym przykładem.